Kolejne osiedlowe uliczki w Suwałkach doczekają się remontu. W pierwszej kolejności będzie to fragment ulicy 30-lecia PRL oraz Powstańców Śląskich. Nowa nawierzchnia, kanały deszczowe, rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna ma tam powstać do połowy października, a inwestycja pochłonie niemal 650 tysięcy złotych, mówi Jarosław Filipowicz, rzecznik prasowy ratusza. Przebudowywana będzie układ wodociągu, będzie robiona burzówka i będzie robiona także kanalizacja sanitarna z podłączeniami do domów, które już przy tych ulicach się znajdują. I oczywiście w następnej kolejności będzie położona nawierzchnia asfaltowa. I mamy nadzieję, że w tym roku zostanie to zrobione, ponieważ przetarg na realizację tej inwestycji wygrało przedsiębiorstwo drogowe mostowe SA w Suwałkach za kwotę 648 tysięcy złotych. Kolejną inwestycją będzie odcinek ulicy Buczka, na który wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Wyremontowany zostanie fragment drogi od ronda z ulicą Leśną do ronda z 30-lecia PRL.